pamiętam swoje pierwsze lata, to było takie zaczerpnięcie gdzieś tu informacji, tam gdzieś informacji, tu bardzo dużo czytałem amerykańskiej literatury, angielskiej, jeździłem na jakieś konferencje, spotkania za granicę. Pracowałem tutaj, obserwowałem i po jakimś czasie te wszystkie gdzieś rzeczy złączyły mi się w jedną całość i zacząłem mniej więcej rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Możesz przepracować całe życie na polu i co roku próbować dążyć do czegoś innego, dążyć do tej perfekcji, do doskonałości, starać się cały czas bardziej zrozumieć tą przyrodę, obserwować ją. I ja tak naprawdę po 11 latach czasami widzę rzeczy, które cały czas mnie zaskakują. To jest tyle różnych czynników zmiennych, które trzeba ogarnąć, żeby mieć kontrolę. No, tutaj przede wszystkim należy pamiętać o tym, że pracujemy z naturą i nie jest to proces produkcyjny w fabryce, który można od początku do końca sobie rozplanować i go wykonać. Tutaj jest bardzo dużo czynników, na które trzeba reagować dynamicznie. Doba ma tylko 24 godziny, a trawa rośnie cały czas i to jest wyzwanie, żeby to wszystko pogodzić i uzyskać efekt finalny, zadowalający dla wszystkich. Bycie greenkeeperem przede wszystkim dla mnie to jest pasja. To jest coś, co bardzo lubię robić. Przede wszystkim widzieć efekty tej pracy, bo to jest ciężka praca, ale tak naprawdę bardzo dużo daje satysfakcji. Co chcę robić za 5 lat czy za 10 lat? Na pewno znajdę sobie jakieś zajęcie czy jakieś wyzwanie na polu, które będę chciał osiągnąć. I to jest w zasadzie never ending story. Jestem Tomek Klimza, od 11 lat pracuję jako head greenkeeper na polu golfowym Toja we Wrocławiu.